Odzyskanie niepodległości przez nasz kraj świętowane jest na różne sposoby. Już od kilku lat na balu biało-czerwonym spotykają się członkinie Świnoujskiej Akademii Każdego Wieku. Impreza odbyła się w Wigilię Narodowego Święta Niepodległości, czyli 10 listopada w jednym z hoteli w dzielnicy nadmorskiej. Na balu dominowała oczywiście biel i czerwień i trzeba przyznać, że paniom nie brakowało pomysłów, jak wpleść barwy narodowe w swój ubiór. Wśród zaproszonych gości była m.in. zastępca prezydenta miasta Barbara Michalska. Bal uroczyście rozpoczął się od poloneza zatańczonego do muzyki skomponowanej przez Wojciecha Kilara do filmu Pan Tadeusz. Następnie Elżbieta Bruch przypomniała historie związane z odzyskaniem niepodległości oraz jak ją świętowano. 11 listopada, w dniu ostatecznej kapitulacji Niemiec, przekazała ona powracającemu do Polski z Magdeburga Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią nad wojskiem. 14 listopada, już jako naczelny dowódca Wojska Polskiego, Piłsudski otrzymał pełnię władzy. Rozpoczął się okres kształtowania ustroju nowo powstałego państwa i formowania jego naczelnych władz. Utworzono rząd. W demokratycznych wyborach wybrano Sejm Ustawodawczy, który uchwalił tymczasową konstytucję. Zdecydowano też o republikańskim charakterze II Rzeczypospolitej. Ostatecznie świętem państwowym i dniem wolnym od pracy 11 listopada stał się w 1937 roku. Na balu nie mogło również zabraknąć hymnu państwowego. Oczywiście po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Okazji do świętowania tego dnia nie zabrakło, bowiem jedna z członkiń Akademii obchodziła urodziny. Urodziny, no 6, jakby nie było. Nie powiemy, które urodziny, ale proszę bardzo, tutaj proszę o też o to. Upiekłam torcik w kolorze biało-czerwonym. Taneczny parkiet szybko się zapełnił, a patriotyczne pieśni błyskawicznie przeszły w największe dyskotekowe hity.